Czy ty wiesz, czy będą wipy na serwerach co jakiś czas? Bo ja sobie nie wyobrażam grać przez pół roku na jednym i tym samym serwerze, gdzie w końcu nie będzie co robić. Chyba że po prostu co jakiś czas będą otwierać nowe serwery. I będzie to na zasadzie, że wiesz, chcesz wipe, to sobie wchodzisz na nowy serwer, nie? Bo tu co chwilę są otwierane nowe serwery. Ile mam ammo? 3 koła. Skraftuję jeszcze to. Idę na tego bossa. A gdzie są jakieś rankingi PvP? Nie ma czegoś takiego przecież. To jest gildia jakaś, ta? Warband. No nie ma rankingu. Jak się zakłada Warband? A tutaj Create Hype. No i dalej nie ma żadnych rankingów. Aha, to są w ogóle jakieś sojusze. Nie gildie, te Warbandy. Nie ma rankingów. No ale to będą rankingi te gildyjne. Jako solo gracz to mnie te rankingi nie będą interesować. Dobra, mam prawie 4K ammo. Armor workbench. Pyk, armorek. Pierwszy. Hełmik. Aha, nie mam szkła. Serio, tamten hełm jest taki drogi, że 2 koła kosztuje? Nie mam hajda więcej. Dobra, czyli będzie trzeba hajda pozbierać. Dobra, idę spróbuję tego bossa zrobić. No i po drodze będę musiał hajda nazbierać, żeby resztę eku zrobić. A jest, jeszcze jeden. Aha, nieźle się teleportował. Są tu jakieś rzeczy do takiego lżejszego healowania się? Jakieś bandaże albo coś? Dobra, ja tam na górę muszę wejść. Dobra, ja tam chyba jakimś sposobem muszę na górę wejść. Aha, dobra, bo ja muszę tutaj wejść z tej strony. Przy okazji będę mógł sobie mapki poczyścić i jej seeda pozbierać trochę na ammo. A tu mówisz o jakichś tierach, to ile jest tych tierów? Tak overall. 5. to jest ostatni już? Czyli co, jak dodadzą 5. tier, to już poznamy całą grę. Dobra, ja bym chciał, żeby ogólnie wszystkie gry robiły takie długie testy, nie? Może sobie pograć przed premierą. Bo tak jak niektóre gry mają testy 1-2 dniowe, to pograsz sobie chwilę. Jak gierka ci się spodoba, no to później masz takie giga niedosyt. Tak, jak sobie pograsz 20 dni, no to później spoko, nie? Czy jesteśmy dopiero w pierwszym? Strongholdy. Region nowy. Dungeon. Inwazje. To nie wiem. Ranking. No mój serwer ma dopiero 4 dni. O ty dziadu. Nie wiem, ta walka mele tak. Animacje są takie dziwne. Psz. Niezła gierka. No z tymi łupkami to jest tak pobugowane, że tragedia. Miałem w miejscówce tego minibossa takiego latającego, który respi parasolki i za chuja się go nie dało zabić, nie? Najpierw gdzieś tam w ścianę poleciał, później gdzieś mopki zrespił chuj wie gdzie, aż w końcu go zostawiłem i sobie poszedłem. No i chuj. Skraszowało mi grę. Już drugi raz dzisiaj. No, jeżeli chodzi o liczbę graczy, no to nie będzie problemu, nie? Bo ta gra ma być też na telefon, a gry na telefon zawsze mają dużo graczy. Jak są w miarę zrobione. Znaczy no, co jakiś czas będzie trzeba zmieniać serwery, nie? Bo ludziom będzie się nudzić. I będą chcieli grać od nowa, na innym serwie. No ale to tak samo jakby wipe'y były, nie? Co, to tyle? Co za boss dla bobasków? No on tam jest teraz.
Lagi jakieś. Znowu mam mu rozwalić weapona. I znowu pewnie będę mógł go użyć, nie? No mega przewidywalne. Nie wiem, no ale łatwy. To czemu nie mogłem harda od razu odpalić? Ja bym wolał harda od razu. Aha. No i czemu znowu imię? A, znowu na środek poleciał. I co mi się dzieje? Czemu mam tak mało HP? Aha, ale nie działa mi V-ka, czaisz? No nie chodzę, bo... Aha, nie mogę po tym chodzić? Sanity. Ja miałem coś na Sanity. Sanity, ale to na minus wszystko. Coś na plus Sanity? Ja nie mam nic. No to wiem to, że wpierdzielałem. Dlatego nie mam. Oj. A da się je skraftić? Fajnie jakby dodali serwery tylko first person. Ciekawe czy mają w planach takie rzeczy. No i umarł. Co? Co mam kliknąć? F czy G? No i tyle, nie? I mogę wychodzić. Nic tu nie ma. A skąd miałem to zebrać? A, to było taki kamyczek taki latający. To mam, no. O. O. To? SMG Damage Boost. Pistol. Crossbow. Mele. Nie no, biorę SMG. Jedno mogę mieć, tak? Czy rozumiem, że są jakieś bossy? I to się odblokowuje. Ty, to jest początek gry. To był tutorial.